jakiś czas temu Paulina Koziejowska na swoim Instagramie skomentowała okładkę, na której pani wystąpiła. Widziała pani ten filmik? Ona tam skrytykowała dość mocno. Nie znam tej pani. A kto to jest? To jest dziennikarka, jest partnerką pana Orłosia i ona skomentowała, że ta okładka była... Znam pana Orłosia, ale znam jego żonę, ale nie znam tej partnerki. Tak, teraz jest... I właśnie ona... mi przykro. Czyli nie możesz pani odnieść. No bo ona... Nie mogę się odnieść. Bo ona skomentowała, że okładka była bardzo mocno wyretuszowana. Ja się zastanawiam, czy kobiety powinny takie rzeczy wobec siebie mówić. Może gdyby ta pani znała się na tym, jak się robi fotografię, że najważniejsze jest... Bardzo dobry fotograf, to jest Piotrek Przybylski, fantastyczny make-up, Wiganna Papina, świetne oświetlenie, stylizacja Jolanta Czaja, także może ta pani skorzysta kiedyś i oni jej zrobią zdjęcie, zobaczymy co będzie. Ja byłam zachwycona tą okładką, dlatego byłam trochę wstrząśnięta tym, że kobieta kobiecie może takie rzeczy brzydkie robić i mówić głośno w internecie. Pan, to jest tak, że jak Piotrek mi zrobi zdjęcia, to zawsze mu zarzucają, że jest wyretuszowana, że kiedyś się wkurzył i pokazał te zdjęcia, które od razu były bez żadnej grafiki. Ja myślę, że to jest kwestia tego, że jest pani po prostu bardzo fotogeniczna i dlatego wychodzą te zdjęcia po prostu takie super. Życzę powodzenia tej pani.